Olga Tokarczuk, szafa. Kiedy się tu sprowadziliśmy, kupiliśmy szafę. Była ciemna, stara i kosztowała mniej niż przywiezienie jej z komisu do domu. Miała dwoje drzwi ozdobionych roślinnym ornamentem, a trzecie były oszklone i w szybie odbijało się całe miasto, gdy wieźliśmy ją wynajętą bagażówką. Trzeba było ją wiązać sznurkiem, żeby nie otworzyła się w czasie jazdy. Wtedy, po raz pierwszy stojąc przy niej z tym zapętlonym sznurkiem, miałam wrażenie własnej niedorzeczności. Będzie pasowała do naszych mebli, powiedział R. i czule pogładził jej drewniane ciało, zupełnie jak krowę, którą kupuje się do nowego gospodarstwa. Najpierw postawiliśmy ją w korytarzu. To miała być kwarantanna przed wejściem w świat naszej sypialni. Wstrzykiwałam w ledwie widoczne dziurki i terpentynę tę niezawodną szczepionkę przeciwko okruchom czasu. W nocy szafa, przesadzona w nowe miejsce, jęczała skrzypieniem. Lamentowały umierające korniki. W ciągu następnych dni porządkowaliśmy nasze nowe, stare mieszkanie. W szparze podłogi znalazłam wciśnięty widelec z wygrawerowaną na uchwycie swastyką. Z zadrewnianej boazerii wystawały resztki zetlałej gazety i właściwie rozpoznawalne było tylko jedno słowo – proletariusze. R. otwierał szeroko okna, żeby zawiesić firanki i wtedy wpadał do pokoju hałas górniczych orkiestr, które ciągnęły miastem ku wieczorowi. Pierwszej nocy, kiedy szafa stała się uczestnikiem naszych snów, nie mogliśmy długo zasnąć. Ręka R. bezsennie błądziła po moim brzuchu, a potem mieliśmy sen. Od tej pory zawsze miewamy wspólne sny. Śniła się nam absolutna cisza i że wszystko było w niej zawieszone jak dekoracje na wystawach sklepów i że byliśmy w tej ciszy szczęśliwi, ponieważ byliśmy wszędzie nieobecni. Rano wcale nie musieliśmy sobie opowiadać tego snu, wystarczyło tylko jedno słowo. I od tej pory nie opowiadamy sobie snów. Któregoś dnia okazało się, że nie ma już nic do roboty w naszym mieszkaniu. Wszystko stało na swoim miejscu, wyczyszczone i poukładane. Grzałam plecy przy piecu i przyglądałam się serwetkom. W ich nicianym wzorze nie było jednak porządku. Ktoś szydełkiem robił dziury w ciągłości materii. Przez te otwory popatrzyłam na szafę i przypomniał mi się tamten sen. To od niej płynęła ta cisza. Stałyśmy naprzeciwko siebie i to ja byłam tym, co kruche, ruchliwe i przemijające. Ona stanowiła po prostu samą siebie. W sposób doskonały była tym, czym jest. Dotknęłam palcami wyślizganej gałki i szafa otworzyła się przede mną. Zobaczyłam cienie swoich sukienek i dwa wytarte garnitury R. Wszystko miało w ciemności taki sam kolor. W szafie niczym nie różniła się moja kobiecość od męskości R. Nie miało też znaczenia, czy coś jest gładkie, czy chrupowate, owalne, czy kanciaste, dalekie, czy bliskie, obce, czy swojskie. Zapachniało stamtąd innymi miejscami i czasem, który był mi obcy. Boże, a jednak coś przypominał, coś tak znajomego, coś tak bliskiego, że nie starczyłoby słów, żeby to nazwać. Słowa potrzebują przecież dystansu do nazywania. Moja postać trafiała w zasięg lustra na wewnętrznej stronie drzwi. Odbiłam się w nim jako ciemny kształt, ledwie różniący się od sukienki wiszącej na wieszaku. Nie było różnicy między żywym i martwym, tym więc byłam w jednym lustrzanym oku szafy. Teraz wystarczyło tylko podnieść nogę i wejść do środka. Zrobiłam to. Usiadłam na reklamówkach z włóczką i usłyszałam wzmocniony zamkniętą przestrzenią swój własny oddech. Kiedy umysł zostaje ze sobą sam na sam, zaczyna się modlić. Taka bowiem jest natura umysłu. Aniele Boże, stróżu mój. Zobaczyłam mojego anioła z twarzą tak piękną, że musiała być martwa.
Ty zawsze przy mnie stój. Jego woskowane skrzydła obejmują miłośnie przestrzeń wokół mnie. Rano, zapach kawy, jasne okno raniące zaspany wzrok. Wieczór, spowalniający się czas, kiedy zachodzi słońce. We dnie. Bycie staje się tym samym, co doświadczanie. Hałasem, ruchem, milionem czynności bez znaczenia. W nocy. Bezwładne, osamotnione w ciemności ciało. Bądź mi zawsze do pomocy. Anioł strzegący dzieci, które idą nad przepaścią. Strzeż, broń mojej duszy i ciała mego. Tekturowe paczki z napisem ostrożnie kruche. I doprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. Wiszące w półmroku szafy sukienki. I odtąd codziennie szafa wciągała mnie w siebie. Była wielkim lejem w naszej sypialni. Najpierw przesiadywałam w niej późne popołudnia, kiedy R nie było w domu. Potem robiłam z rana tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Zakupy, nastawienie prania, jakiś telefon. I wchodziłam do szafy, cicho zamykając za sobą drzwi. W środku nie miało znaczenia, jaka jest pora dnia, jaka pora roku, jaki rok. Zawsze było aksamitnie. Karmiłam się własnym oddechem.